Panie Radny, co Pan i mieszkańcy tego osiedla myślą o tych objazdach, które są wytyczone dla kierowców, którzy niedługo nie będą mogli jeździć tym miastem? Zacznę od tego, że remont tego wiaduktu jest koniecznością. On już był planowany od kilku lat, dokumentacja się kończy i przebudowa, wzmocnienie tego wiaduktu jest koniecznością. Ale co do objazdów, to mam po prostu duże zastrzeżenia, jak również wielu mieszkańców, z uwagi na to, że według informacji ZDM-u Urzędu Miasta ruch ma być skierowany na Kleczewską, a następnie na ulicę Paderewskiego i z powrotem ulica Przemysłowa. Ja w czwartek otrzymałem maila od mieszkańca, w niedzielę skierowałem wniosek do pana prezydenta, aby rozwiązanie dla samochodów przede wszystkim ciężarowych, czyli tranzytu tirów i samochodów ciężarowych, które również jeżdżą do zakładów pracy, po prostu ukierunkować, przekierować dalej ulicą Kleczewską do ulicy Brunatnej, skręt w prawo do Malińca i tam po prostu wylot na ulicę Przemysłową, aby odciążyć przede wszystkim ulicę Paderewskiego, czyli całe osiedle Zatorze, czyli ulica Momuszki, Chopina, Karłowicza i tak dalej, te, które są najbliżej, jak również osiedle Niesłusz. ZDM przed chwilą tłumaczył, że przecież nikomu nie zabrania jeździć ulicą Brunatną. Zgadza się, nie zabrania, jeżeli będą ustawione znaki i ukierunkowanie kierowców, aby kierowali się w tamtym kierunku, szczególnie jeżeli chodzi o ruch tranzytowy, będzie to po prostu dużo łatwiejsze, tak? Nawigacja na pewno będzie pokazywać te główne drogi. Możliwe, że nie będzie pokazywała ulicy Brunatnej, ale no uważam, że takie rozwiązanie jest pierwsza rzecz, łatwiejsze dla przyjemniejsze, jeżeli chodzi o jazdy dla kierowców, z uwagi na to, że na ulicy Paderewskiego, o ile się nie mylę, mamy 6 przejść dla pieszych, a wiadomo, jak w tej chwili zmieniły się przepisy. Mamy rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnie skrzyżowanie z ulicą Przemysłową, tak? Jadąc z ulicą Kleczewską praktycznie nie ma żadnych świateł, skręcamy w ulicę Brunatną i spokojnie, bez żadnych świateł, z przejściami dla pieszych, ale tam jest bardzo mało przechodniów, wyjeżdżamy na główną ulicę, czyli drogę DK25, ulicę Przemysłową, tak? Wystarczy troszeczkę pomyśleć i wystarczyło po prostu, nawet teraz, to nie jest nic za późno, aby po prostu ustawić odpowiednie znaki właśnie dla ruchu tranzytowego, dla tirów, dla samochodów ciężarowych, które kierują się z południa na północ, ale również z północy na południe, czyli skręcając za Malincem w ulicę Brunatną, wyjeżdżamy na ulicę Kleczewską i praktycznie samochody ciężarowe, mówiąc kolokwialnie, tną, jadą do ulicy Poznańskiej, czy też do przeprawy Bursztynowej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na ulicy Paderewskiego, cały ruch kołowy z tej drogi będzie tam przekierowany, jeżeli nic się nie zmieni pewnie. Jakie skutki może być dla mieszkańców? No bo ten ruch będzie pewnie spory. Ja przypomnę, że patrząc od strony wschodniej, tak, po lewej stronie, patrząc od strony wschodniej na osiedle Zatorze, po lewej stronie mamy osiedle mieszkaniowe, które ma kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Jest to zabudowa wielorodzinna. A po prawej stronie, czyli dwa pasy na wschód i dwa pasy na zachód ulicy Paderewskiego, mamy galerię handlową, mamy jeziorko Zatorze, skwer do spacerowania, placy zabaw, siłownie zewnętrzne i tak dalej. I niestety, nie mieszkańcy z tego korzystają, tak? I bardzo dobrze. I dlatego uważam, że rozsądniejszym, bezpieczniejszym dla wszystkich, dla mieszkańców Zatorza, również mieszkańców Niesłusza, powinno być skierowanie ruchu samochodowego, ruchu ciężkiego na ulicę Kleczewską. Dopiero co wybudowano, można powiedzieć, oczywiście, no, z opóźnieniami, o tym nie będę wspominał, ale ona jest przejezdna, a następnie na ulicę Brunatną. Powiem więcej, tutaj znajdujemy się akurat obok przedszkola numer 32 Młodzieżowego Domu Kultury, a przede wszystkim również zabudowy wielorodzinnej.
tutaj już mieszkańcy, znam tutaj kilka osób, narzekali, że będą również mieć bardzo wielkie ograniczenie, jeżeli chodzi o wyjazd z uwagi na światła, brak możliwości wyjazdu na ulicę Przemysłową, no i zwiększony ruch na ulicy Paderewskiego. Ktoś musi się zreflektować, jeśli chodzi o to zarządzanie? Ja uważam, że decyzję zawsze można zmienić. Nigdy nie jest za późno. Wystarczy ustawić kilka znaków, tak? Chcieć to móc, a móc to chcieć. Po prostu, ja powiem tak, mnie to po prostu troszeczkę śmieszy, tak? Bo ta inwestycja była przygotowana już kilka lat i można było o tym pomyśleć wcześniej. Tym bardziej, że było wiadomo, że ulica Kleczewska będzie skończona, tak? Spokojnie można było powiedzieć, że aby właśnie puścić Kleczewską w ulicę Brunatną. Ona, ta droga ma odpowiednią nośność, nic się z nim nie stanie, a tutaj mówię i powtarzam, będzie i jest wielkie, będą wielkie utrudnienia przede wszystkim dla mieszkańców. Nie tylko mieszkańców Zatorza, ale ja również zabiegam o mieszkańców dzielnicy Niesłusz. Ja osobiście mieszkałem, moja sypialnia mieści się 10 metrów od ulicy, od drogi krajowej DK 25. Nie będę mówił o historii, bo gdyby nie głupia polityka samorządowa w mieście Koninie, w 2012-2013 roku jechalibyśmy nowym przebiegiem drogi DK 25, która wylatywałaby za Malincem. I te wszystkie remonty tutaj w mieście, tak, przebudowy, można by było robić bez żadnego problemu, bez puszczania ruchu tranzytowego, można powiedzieć, w centrum miasta, w osiedla mieszkaniowe. Pięknie, dziękuję. Dziękuję ślicznie.